Znajdujemy się dzisiaj w Krzemienicy niedaleko Rzeszowa w jednym z oddziałów firmy Pilartech. Przyjrzymy się bardzo ciekawemu ciągnikowi. Jest to największy ciągnik od marki Kubota, czyli Kubota M7. Ten akurat model jest w wersji premium, dlatego zapraszam na prezentację. Sprawdźmy sobie ten ciągnik. Jeżeli chodzi o design serii M7, to mamy tutaj stylistykę, która dosyć często jest spotykana w nieco większych ciągnikach od marki Kubota. Mamy m.in. te maskownice w kolorze szarym na światła, zarówno tu w górnej, jak i nieco bardziej w dolnej części. Sama maska, jak i sam kolor ciągnika w głównej mierze jest właśnie pomarańczowy, jak to w marce Kubota zazwyczaj. Natomiast całość przeplatana jest takimi czarnymi wstawkami. To są takie kratki, które właśnie wpuszczają bądź wypuszczają powietrze. Natomiast sama maska tu jeszcze na bokach posiada dosyć takie mocne przetłoczenia, tu są jeszcze takie wcięcia, nadaje to, tak można powiedzieć, że trochę agresywności całej właśnie stylistyce. Mi osobiście ten ciągnik się podoba, sam design jest taki dosyć charakterystyczny, na pewno się wyróżnia spośród innych ciągników na rynku. Natomiast, jak już to wspominam zazwyczaj w filmach, jest to oczywiście kwestia gustu, czy się to komuś podoba, czy nie, ale myślę, że śmiało można stwierdzić, że ciągnik wygląda na pewno dobrze i na pewno może się komuś podobać. Seria M7 ciągników Kubota dokładnie posiada oznaczenie M7003. Natomiast po głównym członie tej nazwy, czyli M7, mamy dalej dopisek i występują tutaj trzy wersje. Jest to M7 133, 153 bądź 173. My mamy dzisiaj tą taką środkową wersję. Natomiast każda z tych wersji może występować również w takie, można powiedzieć, że wersji wyposażenia. Jest to wersja taka standardowa, premium oraz premium KVT. Wersja standardowa posiada nieco mniej funkcjonalności, ta wersja premium jest już taka nieco bardziej doposażona, natomiast ta wersja premium KVT dodatkowo wyposażona jest jeszcze w skrzynię bezstopniową. Jest to też, można powiedzieć, taka dodatkowa wersja, możemy się zdecydować również na przekładnię bezstopniową, jeżeli by zaszła taka potrzeba. Natomiast niezależnie od wersji, do dyspozycji mamy ten sam silnik. Jest to jednostka czterocylindrowa od marki Kubota. Jej pojemność to około 6,2 litra i warto zaznaczyć, że jest to całkiem duża pojemność jak na silnik czterocylindrowy. Natomiast jeżeli chodzi o moc, jaką osiąga ten ciągnik, to mamy tutaj 150 koni mechanicznych bądź 170 koni mechanicznych w takim trybie boost. A jeżeli chodzi o moment obrotowy, to jest to 689 Nm i te dane tyczą się właśnie dla tej wersji, w tej wersji 173. Te właśnie parametry będą na pewno też nieco trochę większe. Oczywiście dokładniejsze dane wyświetlają się w takiej tabelce na ekranie. Jeżeli chodzi o wymiary tego ciągnika, to jego długość całkowita to około 4,8 metra. Szerokość waha się w granicach pomiędzy 2,5 i 2,6 metra. Wysokość to około 3 do 3,1 metra. Natomiast rozstaw osi to około 2,7 metra. Wymiary oczywiście nieco różnią się, jeżeli zastosujemy inne koła w tym ciągniku. Natomiast ten akurat egzemplarz posiada koła w rozmiarze 650x65R38, są to koła znajdujące się na tyle, natomiast koła na przodzie to 540x65R28. Natomiast jeżeli chodzi o masę całkowitą tego ciągnika, to w specyfikacji jest ona podawana w wartościach od 6600 kg do 7530 kg. Tutaj dużo pewnie zależy od tego, na jakie dodatkowe wyposażenie się zdecydujemy, to i ta masa będzie się zwiększać bądź się zmniejszać. Jeżeli chodzi natomiast o przód tego ciągnika, to mamy tutaj oczywiście przednią oś z napędem. Jest to oś amortyzowana. Dodatkowo sam ciągnik możemy doposażyć oczywiście w przedni tuz, tak jak widoczny dzisiaj egzemplarz. Maksymalny udźwig przedniego podnośnika to 3900 kg, więc można tutaj zamocować naprawdę solidny klocek, tak jak to jest tutaj widoczne. Możemy również zdecydować się na przedni WOM, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a sam ciągnik można również doposażyć w fabryczną zabudowę podładowacz czołowy i oczywiście również i sam ładowacz. Więc wtedy ta maszyna na pewno tak zyskuje na takiej dodatkowej funkcjonalności i robi się z niej taka uniwersalna dosyć maszyna na gospodarstwie. Do sterowania przednim tuzem mamy jeszcze tutaj dwa przyciski. Znajdują się one tutaj w tym miejscu. I za ich pomocą możemy sobie podnosić bądź opuszczać przedni tuz bez konieczności wchodzenia do kabiny. Natomiast jeżeli chodzi o otwieranie maski, to otwieramy ją takim tutaj kluczykiem. Tu jest taka wciskana zapadka i po jej wciśnięciu maska otwiera się samoistnie, można powiedzieć, za pomocą takich
dwóch naprawdę dużych siłowników. Jest tu też taka linka w formie ogranicznika i też ułatwia na pewno zamykanie tej maski, ponieważ otwiera się ona naprawdę wysoko, tak jak jest to widoczne. I na pierwszy rzut oka po otwarciu maski mamy widoczny między innymi duży filtr powietrza znajdujący się tutaj w tym miejscu. Jest również tutaj zestaw chłodnic, między innymi chłodnice od klimatyzacji, czy ta główna chłodnica cieczy chłodzącej, czy intercooler. No taki ten standardowy, można powiedzieć, spotykany szczególnie w tych większych ciągnikach zestaw chłodnic. Tutaj jeszcze jakby ta pierwsza część zabudowy chłodnic jest otwierana takimi tutaj zatrzaskami w tym miejscu. I po ich otwarciu możemy sobie odchylić przednią część nieco bardziej do przodu i mamy wtedy lepszy dostęp do tej głównej chłodnicy cieczy chłodzącej. Na pewno podczas czyszczenia jest to przydatna sprawa, dużo łatwiejszy dostęp do właśnie chłodnic, do tych bardziej takich narażonych na zanieczyszczenia elementów. Po lewej stronie ciągnika mamy pod kabiną tutaj zbiornik paliwa, jego pojemność to 330 litrów. Jest również zbiornik na płyn AdBlow pojemności 38 litrów. Tutaj nieco bliżej silnika już mamy m.in. wlew oleju do silnika, czy bagnet do sprawdzenia poziomu tego oleju. Nieco wyżej mamy kompresor klimatyzacji, turbosprężarkę oraz jest widoczny taki naprawdę duży filtr cząstek stałych. Tutaj w górnej części znajduje się on nad silnikiem. Po prawej stronie natomiast pod kabiną mamy m.in. część elementów od układu pneumatycznego oraz jeden z filtrów paliwowych wraz z odstojnikiem. Tutaj mamy cały układ wydechowy poprowadzony na samą górę kabiny. Część tutaj systemów od oczyszczania spalin znajduje się właśnie w tym miejscu. Oraz tu jeszcze po prawej stronie widoczny jest już naprawdę blisko silnika filtr oleju silnikowego. Na tyle tego ciągnika mamy cięgna z uchwytami hakowymi kategorii trzeciej. Są one stabilizowane tutaj odciągami. Natomiast maksymalny udźwig tego podnośnika to 9400 kg. Do obsługi podnośnika mamy m.in. też przyciski na błotnikach. Są tu również przyciski do obsługi jednej pary wyjść hydraulicznych oraz jeszcze dwa przyciski do włączania bądź wyłączania wałka odbioru mocy. Natomiast przechodząc dalej, mamy tu m.in. zaczep przesuwny na szynie, jest zaczep Piton Fix. Mamy też do dyspozycji również inne zaczepy, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Myślę, że byłby też możliwy montaż takiego standardowego dolnego zaczepu, jeżeli by zaszła taka potrzeba. Natomiast jeżeli chodzi o samą hydraulikę tego ciągnika, to w wersji standardowej mamy pompę o stałym wydatku, o wydajności 80 litrów na tylny tuz oraz wyjścia hydrauliczne. Natomiast druga pompa służy do obsługi m.in. układów wspomagania i wynosi jej wydajność 42 litry na minutę. Natomiast w wersjach premium oraz premium KVT mamy pompę o zmiennym wydatku w technologii load sensing, czyli jest podawane takie ciśnienie, jakie aktualnie ciągnik ma zapotrzebowanie. Jej wydajność to 110 litrów na minutę oraz 42 litry na minutę. Tak samo jak w przypadku wersji standard, jest to druga pompa do obsługi m.in. układu przedniego wspomagania. Jeżeli chodzi natomiast o wyjścia hydrauliczne, to w standardzie, w wersji właśnie tej standard, możemy mieć do 4 par wyjść hydraulicznych obsługiwanych mechanicznie. W wersjach tych bogatszych jak premium czy premium KVT można mieć nawet do 6 par wyjść hydraulicznych i są one już sterowane elektrohydraulicznie. W tym akurat ciągniku mamy 5 par wyjść hydraulicznych sterowanych elektrohydraulicznie. Tutaj mamy też m.in. jeszcze innego typu gniazda oraz wolny spływ. Jest 7-pinowe gniazdo elektryczne, a także mamy też pneumatykę dwuobwodową. Natomiast jeszcze został nam wałek WOM. Może on pracować w tych czterech standardowych prędkościach, czyli 540, 540 eko, 1000 oraz 1000 eko. Sam ciągnik natomiast, jak można zauważyć, nie jest jakiś taki bardzo czyściutki, ponieważ jest to wersja demonstracyjna. Natomiast miałem okazję zobaczyć, jak ten ciągnik pracuje m.in. z takim nieco większym pługiem, też od marki Kubota, także zapraszam teraz na chwilę, żeby zobaczyć, jak sprawuje się ta maszyna właśnie w polu podczas jakiejś cięższej pracy.
znajdujemy się już w kabinie tego ciągnika. Jeżeli chodzi o przestronność, to miejsca jest naprawdę dużo, na szerokość kabina jest taka naprawdę szeroka, dodatkowo jest ona czterosłupkowa, więc i widoczność jest naprawdę dobra. Same drzwi pokrywają całą boczną powierzchnię kabiny, otwierają się też dosyć szeroko, więc podczas wsiadania nie ma większych problemów. Jeżeli chodzi o ilość miejsca nad głową, to jest to taka ilość jak na mój wzrost, czyli 174 cm. Natomiast sam ciągnik posiada też dużo takich różnych schowków. Tutaj po lewej, jak i po prawej stronie są takie puste miejsca, gdzie można na przykład coś jeszcze sobie przechowywać, więc z miejscem myślę, że jest tutaj naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o kierownicę, jest ona regulowana w jednej płaszczyźnie. Mamy blokadę nożną od kierownicy. Możemy sobie w łatwy sposób, naprawdę chodzi to bardzo sprawnie i lekko, regulować kierownicę. Natomiast jeżeli chodzi o fotel, to jest to fotel pneumatyczny marki Grammer. Posiada oczywiście ten szereg różnych regulacji, między innymi przesunięcie fotela do przodu, do tyłu. Wraz z przesunięciem fotela przesuwa się tutaj cały boczny panel wraz tutaj z wyświetlaczem. Jest szereg tych różnych regulacji, między innymi tutaj mamy ten kompresor do pompowania fotela. Jest też tutaj regulacja tej amortyzacji do przodu, do tyłu. Mamy też jeszcze podłokietnik tutaj z regulacją po lewej stronie. Po prawej stronie również mamy podłokietnik, tyle że jest on tutaj już zintegrowany z całym panelem do obsługi ciągnika. Omówimy sobie go w dalszej części. Więc pod względem kierownicy, fotela czy przestronności kabiny, no to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię przeniesienia napędu, no to mamy rewers elektrohydrauliczny. Łopatka znajduje się po lewej stronie przy kierownicy. Jeżeli chodzi o przekładnię, możemy mieć tutaj, tak jak już to wspominałem na wstępie, przekładnię bezstopniową. Nosi ona nazwę KVT, tak jak ten dopisek przy tej wersji premium, bo właśnie KVT to jest nazwa przekładni od marki Kubota. Jest to przekładnia bezstopniowa, natomiast my dzisiaj mamy do dyspozycji przekładnię nieco inną, dostępną w wersjach standard oraz premium. Posiada ona 5 biegów głównych oraz 6 biegów takich zmienianych pod obciążeniem. Natomiast sama przekładnia może mieć również biegi pełzające, wtedy ilość biegów do przodu to 54 i 17 do tyłu. Natomiast samej zmiany biegów dokonujemy tutaj tym takim drążkiem. Wypchnięcie go do przodu zmienia nam bieg o 1 w górę, do tyłu oczywiście zmienia bieg o 1 tylko na niższy. Natomiast całej zmiany zakresu dokonujemy też wychyleniem drążka, tyle że ściśniętym tutaj przyciskiem. I wtedy biegi zmieniają się o cały zakres i dalej możemy sobie już poszczególne biegi na danym zakresie zmieniać. Dodatkowo sama przekładnia posiada również dwa tryby pracy automatycznej, taki typowo polowy oraz transportowy. Tą funkcję włączamy sobie tutaj przyciskiem też na tym właśnie joysticku, tym takim drążku tutaj w tym miejscu. Natomiast omówimy sobie teraz tutaj ten boczny panel, wyświetlacz omówimy sobie jeszcze w dalszej części. Teraz skupimy się tutaj na tym podłokietniku. Zaczynając od może tego joysticka, jeszcze pozostałe funkcje wyglądają następująco. Tutaj zmieniamy sobie kierunek jazdy, tu są takie dwa przyciski do obsługi podnośnika, jest ten tryb automatyczny przekładni, tu są jeszcze dwa elektrozawory do obsługi właśnie wyjść hydraulicznych. Tutaj jeszcze z tyłu, tak w tej części, jest taki przycisk do zatwierdzania, taka można powiedzieć dodatkowa blokada, takie zabezpieczenie. Idąc dalej, tutaj mamy pokrętło do ustalania dolnej granicy opuszczania tylnego układu zawieszenia, tu mamy blokadę tylnego układu zawieszenia, jest gaz ręczny tutaj w tym miejscu. Tu mamy blokowanie hydrauliki, dwie pamięci obrotów, dwa takie przyciski do obsługi, jakby to powiedzieć, charakterystyki pracy na uwrociach. Tutaj są te dwa przyciski do tych funkcji. Tutaj mamy neutralny tryb pracy przekładni, tutaj jest włączanie przedniego napędu, a tutaj jest włączanie blokady mechanizmu różnicowego. Tutaj mamy dwa takie przyciski do obsługi tylnych wyjść hydraulicznych, tutaj też jeszcze mamy do obsługi tylne wyjścia hydrauliczne, tyle że tutaj mamy to rozwiązane jeszcze dodatkowo w formie joysticka, ponieważ hydraulika jest też tak nieco mocniej rozbudowana, więc też i ta obsługa oczywiście musi być taka bardziej rozbudowana. Tutaj idąc dalej mamy jeszcze szereg przycisków funkcyjnych oraz takie pokrętło. Służą one do obsługi tutaj tego dotykowego terminala przed nami. Sam terminal możemy również obsługiwać dotykiem, ponieważ jest tu dotykowy wyświetlacz. A tu jeszcze mamy włącznik tylnego wałka odbioru mocy. Idąc dalej mamy między innymi tutaj po prawej stronie dźwignię do obsługi tylnego wałka odbioru mocy, wybory prędkości, mamy też obsługę amortyzacji przedniej osi. Natomiast tutaj jeszcze jest panel do obsługi tych wszystkich nawiewów, klimatyzacji, czyli te standardowe pokrętła od siły nadmuchu czy regulacji temperatury. Tutaj właśnie po prawej stronie też jest ten panelik do
obsługi właśnie nawiewów. Natomiast tutaj jeszcze w dolnej części znalazło się miejsce na szereg różnych gniazd elektrycznych. Są tu między innymi dwa gniazda trzypinowe oraz takie te dwa gniazda nieco innego typu, takie na dużą ilość pinów, często spotykane właśnie w ciągnikach rozwiązania. Natomiast tutaj po lewej stronie mamy między innymi 12-woltowe gniazdo zapalniczki, jest przycisk do obsługi pneumatycznych hamulców, na przykład od przyczepy, oraz tu jest ten szereg różnych schowków. Wraz z tym 12-woltowym gniazdem zapalniczki powinno to fajnie współgrać. Można gdzieś sobie tutaj zostawić telefon do ładowania. Przydatna sprawa. Tutaj mamy składany fotel pasażera. Dodatkowo pod fotelem mamy też jeszcze taki schowek na różne jakieś rzeczy. Jest on też otwierany na takim siłowniku. Więc jest tutaj takich właśnie schowków różnych miejsc. Też myślę, że tak całkiem sporo. Natomiast tutaj tak bezpośrednio przed nami w obrębie kierownicy mamy między innymi tu poniżej, po lewej, po prawej stronie dwa przyciski do obsługi filtra cząstek stałych. Na samym środku mamy przycisk świateł awaryjnych, jest oczywiście stacyjka. Tu jeszcze mamy główny włącznik prądu całego ciągnika oraz włącznik do spryskiwacza wycieraczki oraz tutaj mamy jeszcze dwa przyciski też do obsługi świateł. Tutaj natomiast mamy też jeszcze szereg przycisków do obsługi świateł wraz z takim rysunkiem ciągnika. Poniżej mamy cztery przyciski do obsługi tego małego komputera bezpośrednio przed nami. Omówimy sobie go zaraz w dalszej części. Jeszcze tu po lewej mamy łopatkę do zmiany kierunku jazdy oraz jest jeszcze tutaj manetka do obsługi kierunkowskazów, świateł czy sygnału dźwiękowego oraz wycieraczek. A bezpośrednio przed nami po lewej stronie mamy wskazówkowy obrotomierz, po prawej stronie mamy wskaźnik aktualnej temperatury cieczy chłodzącej oraz wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku. Oczywiście w obrębie tutaj tych wszystkich wskaźników są miejsca na różne kontrolki od różnych systemów tego ciągnika. Natomiast w centralnej części mamy wspomniany wcześniej wyświetlacz. Damy sobie zapłon, żeby tu było wszystko lepiej widać, co tutaj mamy. Na nim wyświetlane są takie bardziej podstawowe informacje o ciągniku. Zaczynając może od dołu, po lewej stronie mamy aktualny poziom płynu AdBlue. Po prawej stronie mamy ciśnienie w układzie pneumatycznym. Powyżej są różne komunikaty na temat tego ciągnika, na przykład jaka jest aktualna prędkość wałka odbioru mocy, jeżeli jest włączony. Powyżej mamy m.in. wskaźnik pokazujący aktualną prędkość ciągnika czy ilość przepracowanych godzin jeszcze wyżej. Po lewej stronie już mamy taki typowo kawałek wyświetlacza przeznaczony do informacji na temat przekładni. Mamy m.in. tutaj w lewym górnym rogu literę wskazującą, czy mamy rewers ustawiony na jazdę do przodu czy do tyłu. Natomiast tutaj, jeżeli uruchomilibyśmy sobie ciągnik i jechali, no to będzie pokazywany aktualny zakres oraz bieg, a także to, czy aktualnie mamy przekładnię w trybie pracy automatycznym, czy w trybie pracy manualnym. Też tutaj takie właśnie komunikaty są wyświetlane w tym miejscu. Natomiast jeszcze tutaj w górnej części mamy taką bardziej znaną z samochodów osłonę przeciwsłoneczną, a tutaj mamy jeszcze uchylny szyberdach, taki malutki, ale jest. Jest on tutaj całkowicie przeszklony. Zawsze można troszkę świeżego powietrza wpuścić do kabiny. Też przy pracy z ładowaczem czołowym nieco poprawi to widoczność. Nie jest on jakichś dużych rozmiarów, ale ważne, że jest. Przejdziemy sobie teraz do omówienia tego panelu dotykowego po prawej stronie tego terminala. Wspomnę tylko, że może on mieć 12 bądź 8 cali. Tutaj mamy tą wersję wyższą. Jest on tutaj, jak już to wspomniałem, umocowany wraz z podłokietnikiem i przesuwając fotel do przodu czy do tyłu, ten panel również się tutaj do nas przybliża bądź od nas oddala. I po kolei może omawiając, przejdziemy sobie natomiast do tego trybu domowego. I tak, sam wyświetlacz podzielony jest, można powiedzieć, na kilka takich mniejszych części. Po lewej stronie mamy poszczególne wyświetlacze funkcyjne. Tu mamy taki jeden duży główny wyświetlacz funkcyjny. Natomiast na górze i na dole mamy szereg różnych przycisków, można to tak powiedzieć, od obsługi różnych systemów tego ciągnika. I może na przykładzie pokażę, jak to będzie funkcjonować. Nie jest to wcale takie skomplikowane, jakby się mogło wydawać. Przechodzimy do zakładki IsoBus i klikając z nią możemy sobie umieścić ten ekran jakby z opcjami od funkcji IsoBus na dowolnym miejscu tego ekranu. Na przykład nie, wybieramy sobie tutaj i tutaj są one wyświetlane, te informacje. Tak samo możemy sobie je dać tutaj, jeżeli chcemy mieć to na nieco większym wyświetlaczu. Także to jest takie, można powiedzieć, w pełni konfigurowalne. I tak, przechodząc dalej, to tutaj, jak już to kliknąłem przed chwilą, mamy opcje od kamery, jeżeli są tutaj jakieś podpięte do ciągnika. Tutaj mamy opcje od
dodatkowego zmiennego wysiewu, czyli między innymi to precyzyjne rolnictwo. Tutaj te opcje sobie ustawiamy, jeżeli mamy jakoś zagregowaną maszynę. Idąc dalej, mamy ustawienia takie typowo od wyświetlacza, na przykład możemy regulować sobie głośność komunikatów. Tak samo tutaj możemy sobie wyświetlacz nieco ściemnić, rozjaśnić. Takie te typowe opcje właśnie od samego tutaj wyświetlacza. Jest również kalkulator do przeliczenia jakichś różnych opcji. Oczywiście wszystkie tutaj opcje można sobie dawać w inne okienka, na przykład tutaj kalkulator można sobie dać na bokach, jednak żeby wywołać go do liczenia, no to musi być on na głównym ekranie, z tego co teraz widzę. Ale nic, przechodząc dalej, na kolejnym wyświetlaczu mamy obsługę nawigacji, jeżeli jest też podpięta do ciągnika. Tu sobie coś damy na te boczne wyświetlacze, żeby nie było tak może pusto. I tak, jeszcze dalej mamy tryb taki serwisowy bardziej. I teraz przechodzimy do tych dolnych przycisków. Pod pierwszym mamy ustawienia m.in. tylnego podnośnika, czyli m.in. ta regulacja pozycyjna, siłowa czy automatyczna. Idąc jeszcze dalej do kolejnego wyświetlacza, mamy m.in. tą automatykę wałka odbioru mocy, czyli po opuszczeniu na, czyli po podniesieniu, na jaką wysokość wałek ma się wyłączyć, po opuszczeniu na jaką wysokość wałek ma się włączyć, tutaj to ustawiamy. Przechodząc dalej, możemy sobie tutaj ustalać poszczególne wydajności czy przepływy na poszczególnych wyjściach hydraulicznych, czyli sterujemy sobie tutaj głównie wydajnością. Przechodząc do jeszcze kolejnego wyświetlacza, mamy m.in. tutaj w pierwszym takim, można powiedzieć, słupku przy napisie auto ustawianie, jakby to powiedzieć, takiej agresywności działania przekładni. Poniżej mamy górny ogranicznik obrotów silnika, możemy sobie go zmniejszyć i wtedy nie przekroczymy, załóżmy, nie wiem, 1500 obrotów, jak ustawimy sobie tutaj 1500. Poniżej mamy jedną pamięć obrotów, jeszcze niżej jest druga pamięć obrotów silnika, tutaj sobie można je zwiększać, zmniejszać. Tu jeszcze są dwa przyciski, właśnie te same co tutaj, do wywoływania tych pamięci obrotów silnika. I tu jeszcze mamy ustawienia od przekładni w trybie, akurat ten jest bodajże tak, ten jest tryb polowy, tutaj sobie to ustalamy różne rzeczy, oraz tryb pracy przekładni automatyczny w trybie transportowym, też tutaj sobie można to ustalać. Na kolejnym wyświetlaczu mamy ustawienia od amortyzacji przedniej osi oraz są jeszcze tutaj przyciski do obsługi m.in. przedniego napędu czy blokady mechanizmu różnicowego. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy możliwość włączenia obsługi przedniego napędu czy blokady w trybie automatycznym. Tutaj te przyciski są takie w formie cyfrowej, ale tak na podobiznie takiej, można powiedzieć, że przycisków fizycznych. Takie ciekawe rozwiązanie. Idąc dalej, mamy menadżer pracy na uwrociach. Można sobie zapamiętać jakby dwie sekwencje pracy. Oraz na ostatnim wyświetlaczu mamy jeszcze informacje na temat samego ciągnika, o ilości przepracowanych właśnie areałów, czyli ilości przepracowanych hektarów, ilości przepracowanych godzin, spalonego paliwa, o temperaturze, czy jakieś takie te właśnie inne informacje na temat ciągnika, no to tutaj się one wyświetlają. I można powiedzieć, że to już jest wszystko, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Myślę, że jest on taki dosyć prosty w obsłudze, responsywny. No mi, żeby tutaj się z nim zaznajomić, nie zajęło to jakoś bardzo długo. Naprawdę takie pozytywne wrażenie na mnie zrobił ten wyświetlacz. Jest on też mocno czytelny. Dziś mamy taką dosyć mocno słoneczną pogodę, ale tutaj myślę, że bez problemu te komunikaty są czytelne, więc jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to tak to wygląda. Oczywiście, jak to już można wywnioskować m.in. po tych komunikatach na tym wyświetlaczu, które sobie omawialiśmy, no to ciągnik może być doposażony w te różne systemy, na przykład maszyny współtowarzyszące w technologii IsoBus czy nawigację oraz te inne jeszcze takie systemy od precyzyjnego rolnictwa. Oczywiście to wszystko można tutaj mieć, zintegrować razem z tym wyświetlaczem tutaj po prawej stronie, więc pod względem tych nowoczesnych rozwiązań, no to oczywiście ciągnik jak najbardziej wpisuje się w te dzisiejsze standardy. Silnik mamy uruchomiony, więc przejdziemy sobie do takiego krótkiego przejazdu tym ciągnikiem. I tak, zwolnimy sobie hamulec ręczny. Mamy ustawioną przekładnię na zakresie A1, czyli tym takim pierwszym, początkowym. Dajemy sobie do przodu. No i standardowo wychylenie joysticka zmienia bieg O1.
Jest to typowa przekładnia Power Shift w ciągnikach Kubota w serii M7. Dochodzimy do 6. Przebił nam się bieg na dalszy, bez konieczności wciskania nawet tego przycisku od zakresów, ponieważ doszliśmy do końca, mogliśmy sobie przebić dalej. No jeżeli chodzi o taki komfort w kabinie, no to na pewno, jeżeli chodzi o głośność, no to jest naprawdę cicho, ale to myślę, że też będzie to słyszalne podczas nagrania. Teraz się troszkę zatrzymam. Zatrzymaliśmy się, mamy przekładnię na przełożeniu A1. To ruszamy sobie do tyłu. Nie będziemy tutaj jakoś bardzo długo jeździć, ale chociaż tak sobie pokrótce zobaczymy, jak ta przekładnia pracuje w praktyce. Mamy B1. Do tyłu tych biegów jest nieco mniej, tak jak już to sobie wspominaliśmy wcześniej, ale myślę, że jest ich i tak wystarczająca ilość. Jeszcze sobie zrobimy taki krótki przejazd za chwilkę. Jeszcze sobie zrobimy takie krótkie kółeczko tutaj. Na czwórkę przebijemy sobie zakres. Mamy D1, dwójka, trójka, czwórka. Przebijemy sobie znowu zakres. C1. Przekładnia działa naprawdę sprawnie. Jeszcze sobie teraz zwolnimy. Przebijemy sobie na te nieco niższe. Na te sprzęgle delikatnie. B1. No, myślę, że na pewno by się bardzo łatwo było przyzwyczaić do pracy w dźwignicy. No, taki jest miły w odbiorze, żebym to tak bym to jakoś ujął. Przyjemnie się nim pracuje. Jeśli mówię, ta przekładnia nie jest jakoś skomplikowana, jeżeli chodzi o jej obsługę, także pod tym względem myślę, że ciągnik wypada całkiem nieźle. Ciągniki Kubota z serii M7 to już maszyny takie dosyć duże. Ich moc przekracza dosyć mocno już 100 koni mechanicznych. Bardziej można powiedzieć, że już oscyluje bliżej granicy 200 koni mechanicznych. Więc myślę, że są to takie idealne maszyny jako główne maszyny na średnie gospodarstwa. Powinny się dobrze spisywać właśnie też jako takie maszyny bardziej uniwersalne, chociażby poprzez możliwość zagregowania z ładowaczem czołowym. Jeżeli chodzi jeszcze o takie jakieś różne ciekawsze systemy bądź rozwiązania tego ciągnika, to warto by wspomnieć m.in. o tym układzie tylnego zawieszenia, o udźwigu około 9400 kg, czy o tym silniku, który jest czterocylindrowy, ale posiada pojemność około 6,2 litra, więc ta pojemność jak na 4 cylindry jest naprawdę duża. Więc myślę, że to też taka dosyć ciekawa sprawa. Sam ciągnik na pewno robi takie, można powiedzieć, że dobre wrażenie. Posiada również już te takie wszystkie nowoczesne systemy do precyzyjnego rolnictwa. Więc myślę, że dobrze wpisuje się w dzisiejsze standardy. Jeżeli ktoś by był zainteresowany takim ciągnikiem, to myślę, że jak najbardziej warto by przyjrzeć się mu nieco bliżej. Chciałbym również podziękować firmie Pilartech, która jest dealerem ciągników marki Kubota, za użyczenie tego właśnie ciągnika do nagrania tej prezentacji. Oczywiście link do strony internetowej z ofertą tej firmy znajduje się w opisie tego filmu. W tym odcinku natomiast to już wszystko. Oczywiście jak zawsze zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Zachęcam do zostawiania również propozycji na inne filmy oraz prezentacje. Na kanale znajduje się też kilka ciągników o podobnym przedziale mocy. Można sobie je oglądnąć, porównać, jak one wypadają pośród innych ciągników, także myślę, że to też ciekawa sprawa. Zachęcam również do zostania oczywiście na dłużej. Filmy pojawiają się regularnie co tydzień. Co tydzień jakaś nowa maszyna jest prezentowana na kanale, więc jeżeli ktoś się interesuje tą tematyką, bądź chce kupić jakiś ciągnik i zapoznać się nieco bliżej z tymi ciągnikami, nie tylko z samą specyfikacją w formie tekstowej, no to myślę, że trafił w odpowiednie miejsce. Można jak najbardziej sobie tutaj różne maszyny pooglądać. Natomiast jak już to wspomniałem, w tym odcinku to wszystko. My widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!